Dobra, ładuję się do tych kurwa wjebanych. Alex, powyzywam dzisiaj, nie? Muszę się wyżyć na tych kurwa śmieciach. Idziemy robić pranka od razu. Więc mam nadzieję, że dzisiaj ktoś komuś serio wykurwi soccer kicka, nie? O, jest David Preyga. Jest i kurwa on. Ale by do dymy, widzowie. No normalnie będzie taka gigabeka, że ja pierdolę, nie? No siemanko wszystkim, no witamy. O kurwa, w zeszłą środę do mnie dzwonili. Dobra, dzwonię. No, no witam serdecznie. Siemano, witaj młody. Long time no see. Long time no see, siema. Mieliście jakieś lighty robione? Dawaj na Sandysons, wiesz gdzie mieszkam? Ale ja nie mam auta, przypominam ci, że jestem początkującym light streamerem. Jak początkujący light streamer nie bierze zbyt drugiego samochodu w leasing, żeby przespanować? No ta, bez kitu, ej, bez kitu, czemu jeszcze kurwa nie mam auta w leasing? Podjadę do miasta, wyślij mi lokalizację. Ja jestem, kochanienki, na Pillbox Hill. Czekam, czekam, no. Nie miałem przez tydzień lighta i kurwa już nie mam widzów. No, operator, kurde, mieliśmy lighta zaplanowanego... co on kurwa robi? To za śmieć jebany, nie szanuję mnie jako influencera. No kurwa, mieliśmy lighta robić o tej godzinie i widzowie... Szefie, ja już jestem! Gdzie? Za szefem. Kurwa, co jest? Skąd ty kurwa wiedziałeś, że tu jestem? Dobra, zejdźmy, bo tu nas potrącą. Siemano, siemano kolano. Trevor właśnie mi powiedział, że ja nadal nie mam auta, jako influencer powinienem mieć. Sepie, ta fura powinna być dojebana. Znasz takie powiedzenie, fake it till you make it? Co? No, że kurwa oszukujesz, że oszukujesz, kurwa, nie tylko jak rząd. Jak wideożysta? Co to jest wideożysta? Jakaś moja konkurencja? I jak Lord Hammer. Dobra, ja nie wiem, o czym ty pierdolisz do mnie. Słuchaj, musimy znaleźć jakąś zajebistą furę. Szefie, szef musi wstawić zdjęcia. Tak, muszę wstawić zdjęcia, że mam nową furę, żeby jeszcze bardziej się interesowali mną, rozumiesz o co chodzi, nie? I mam zajebisty pomysł na content dzisiejszy też. Słuchaj, robimy dzisiaj pranka, musi ktoś poważny podejść do jakichś osób i mówimy, że dzisiaj jest twój szczęśliwy dzień, łota się. Za darmo masz tego, naprawę w aucie, pojedziemy na naprawę, nie? I ostatecznie nie zapłacimy za to, ja pierdykam. Genialny, szefie, napisałem Twittera, że się będzie działo. Dobrze, dobrze, trzeba to w social media, obsługujcie te komputery, kurwa mać. Zobacz, tutaj jest jakiś, widzisz? O, przecież to umarł. Jako ja, influencer, muszę pokazać, że mi zależy na tym, więc dawaj, dawaj lajta, no, dawaj. Mój Boże, ta Natalii! Ja była taką dobrą osobą! Boże, wysyłajcie gifty, żebyśmy mogli zasponsorować ten pogrzeb dla tej biednej osoby. Ona była tak dobrą osobą! Ja, David Preyga, interesuję się... Wysyłajcie różyczki! Ja... To jest mega smutne! Proszę was, bardzo! Jedna różyczka, proszę, jedna różyczka... Tak, pokażmy moc internetu, jedna różyczka równa się jedna modlitwa. Dobra, ile mamy widzów? 10 osób, szefie! Dobra, stary, teraz trzeba coś wykminić, wiesz, coś tu się stanie mega kontrowersyjnego i ja temu zapobiegnę. Trzeba znaleźć jakąś osobę, która rozpierdoli ten kurwa memorian i ja go powstrzymam. Stop, to ja, David Preyga! Dobra, Trevor, wysiadaj, nie ma czasu do stracenia. Mam pomysł, ja tutaj przed chwilą poudawałem, że trochę płaczę przed tutaj tym grobem tej osoby, którą prawdopodobnie brutalnie zamordowano, więc musimy znaleźć osobę, która się przebierze i będzie chciała zdemolować ten Memorial Place. Ja będę udawał, że mamy tego, nie? Lighta, w sensie nie będę udawał, będziemy mieli lighta. Wyklinaj tam, wyzywaj, pluj na to, nie? I tam możesz rozkurwić to w ogóle całkiem, bo to chuj w to, to... I tak już, wiesz, ta osoba już nie żyje, nie? Więc nie będzie jej przykro, jak jej rozpierdolisz ten. My będziemy szli i ja to niby zauważę, nie? I cię pobiję, dobra? Zrób coś takiego. O! Kurwa, ła! Kurwa, człowieku, pojebało cię! Dobra, leć już tam, no. Odpalaj, chodź. O, widzowie, wróciliśmy już, zasięg już ten, już wrócił. Idziemy na spacer dzisiaj, zobaczymy, może znajdziemy jakieś fajne restauracje do zjedzenia, nie? Tak, widzowie, pamiętujcie! Followujcie moderatorkę i pana moderatora! Macie tu też skrzyneczkę! Tam pójdźcie! Ej, co jest? Zobacz! Ten zły człowiek niszczy ten! Ten memoria, muszę go powstrzymać! Co ty robisz, zły człowieku? O, kurwa! Nie możesz! Powstrzymam cię! A, nie rób nic! Jest trzecia w nocy, widzowie, tapujemy! Kurwa! Ała! O kurwa, ała! Co robisz? On ucieka! Zatrzymaj się! Dobra, zatrzymałem go! Wysiadaj! Teraz ukaram tego człowieka za to, co zrobił! Mam nadzieję, że już nigdy nie będziesz tego robił! Każde tapnięcie to uderzenie w bandziora! I za różyczkę! Jak mogłeś zbezcześcić to miejsce? Jak mogłeś zbezcześcić to miejsce? Ta dziewczyna biedna została zamordowana na ulicy, a ty zniszczyłeś pamiątkę o niej! Spadam stąd!
Nie! Jeszcze cię kiedyś znajdę! Boże, widzowie, dobrze, że byłem na ulicach tego miasta i zadbałem o bezpieczeństwo. To ja, David Prega, możecie mnie followować na Life Invaderze. Może musimy znaleźć jakiegoś Mateusza Porsche? Kogo? To zrobi niezły content. Mateusz Porsche! Kim jest, kurwa, Mateusz Porsche? Matthew Porsche? Co? Nie znam. On się umie bić, szefie. Dobra, chodź. Co jest, kurwa? Co jest, kurwa? Patrz! Przecież my tego nawet na lajcie nie zrobiliśmy. Dobra, czekaj, mam pomysł, Dobra, zdejmij mu maskę. Szybko, odpalaj lajta. Nie, no bez przesady, kurwa. Odpalaj lajta. Nie zrobisz tego. Nie zrobisz tego. Muszę. Widzowie, znaleźliśmy bardzo poszkodowaną osobę. Ja, David, pomogę teraz tej osobie. Zabiorę ją do szpitala, prawda? Proszę pana, nic panu nie jest? O, dziękuję ci, dobry człowiek. Dobrze, nie ma problemu. Siadaj, operatorze, jedziemy do szpitala. Widzowie się pytają, ile masz lat? Jestem po 40. Czy to prawda, że jesteś Sandrem S? Nie. Jaki masz rozmiar bota? 46. A spodnie z jakiej marki? Pójdzie do obchodzi. A to wkole pytają. O, dostaliśmy rajda od Mateusza Porsche. Dzięki, Mateusz, pozdrawiamy. Trapujemy, ślijcie różeczki, widzowie. Super, dobrze mi się teraz waiting screen, ale już jesteśmy. A kurwa, ale dymy zrobiłem. Widzieliście to, widzowie, jakie zrobiłem ale tego? Dymy! Ojdzie, no jedziemy tam dzisiaj. Tak, dojedziemy. Jedziemy na czerwonym, patrzcie, widzowie. Stop zjeb, kurwa, będzie nas szukać. Stop zjeb, to my, ha! Widzowie tu piszą, skąd trzeba takie dojebane brandzy. Bo to jest mój merch, możecie zamówić, będziecie mogli zamówić na stronie davidprega.com i oczywiście będzie to z Chin po prostu, warta 0,20 dolara, ale będę sprzedawał zestaw po 12 dolców. Zabieramy tego biednego pana, który został napadnięty, do szpitala, zobaczcie, widzowie, no. Dobra, udawaj, że się boli bardzo i że dziękuję, i mów, że dziękuję. Dziękujesz mi za uratowanie się, no. Dzięki, David Prega, za pomoc. Witam doktora. Czy pomoże pan temu biednemu panu? Proszę mu pomóc, błagam. Nie ma szans na to. Jak to nie ma, kurwa, szans? Wie pan, kim on jest? To jest biedny człowiek, który został napadnięty i uratowany przez David Prega. I to dzięki tym moim zajebistym bransoletkom z davidprega.com. To jest Trevor Phillips. Znam go bardzo dobrze. Nieprawda, to jest biedny człowiek, kurwa, z ulicy, rozumie pan? To jest prywatny szpital, prywatna placówka. Pluję wam, będziecie mieli słabą opinię, kurwa, na Life Invaderze. No, widzicie, właśnie tak wygląda obsługa, kurwa, w szpitalu w dzisiejszych czasach, w Los Santos. Co za, kurwa, żenada. Halo, kurwa! Widzicie, kurwa, jaka jest obsługa? Człowiek umiera i nie otwierają, kurwa, otwiera się, jebane drzwini! Dobra, jeśli chcecie, dobra. Żeby szef nie wyważył z buta, tak. Wysyłajcie gifciki! Dobra, 5 różyczek i, kurwa, wypierdalam te drzwi z kopa. Lecimy z tym, David Prega! Kurwa, let's go! Szef będzie skakał! O! Kurwa, pcham je! Czekaj, źle się zamachnąłem jeszcze raz. Kurwa, wszedłem! Jestem! Skurwysyny! Aha, tu nikogo nawet nie ma. Ale cringe żeśmy odjebali na tym lajcie. O! Są medycy! Pomóżcie mu, błagam, to jest biedny człowiek. Leczymy normalnie czy magią? 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 Magią. Czyli magią. Jezu, proszę, magią. Niech on z tego dobrze wyjdzie! No i czego ryczy? Bo on prawie umarł, a ja go uratowałem! Może wszystko z tobą, okej? Okay? Nieznany człowieku, którego znalazłem na ulicy? To może zróbmy koło for... się pyta, czy to z pizdy tej koleżanki! Sorry! TikTok Administration! I to prank, no? Dobrze, zakręćmy koło fortuny, czy ten pacjent przeżyje? Czy podamy mu jakieś za dużo leków i się zacznie, kurwa, na śmierć? Żyje. Aha, zepsuła pani nam content, ja pierdolę. Dobra, chodź, nieznany człowieku, wszystko jest z tobą, okej? Okay? Dasz dokumencik? Dokumencik nie mam. Trevor Phillips jest... jestem. Kurwa, wyciś lajta! Ja pierdolę, Trevor, nie możesz mówić, bo lajta mamy, jesteś nieznanym osobnikiem, który... Jak? No przecież ostatnio byłem na streamie, nie mam maski, no, ale kurwa, stary, bo to debile są, oni nie wiedzą, że ty jesteś tą samą osobą. Czuję się świetnie, czuję się rewelacyjnie, czuję się zaje, kurwa, biście. Dobra, jedziemy na miasto. A ja ogólnie jestem z Czech, w sensie pochodzę z Czech, ale nic nie umiem po czesku, kurwa. Witam serdecznie, tu David Prega, czy zostaniemy obsłużeni ekspresowo? Oczywiście, że będziemy ekspresowo obsłużeni. Puśćcie mnie, kurwa! Klucze, aha, aha. O, dobra. Kurwa, mać! Jaka jazda! Nie wiem, czy się tu
A nie wolałbyś zostać influencerem zamiast pracować za kurwa psie pieniądze i jeszcze się męczyć? Dobra, dobra, ile ty zarabiasz na tydzień? No $20 na razie, tak, ale... No właśnie, a ja mam tutaj gdzieś 1000 za godzinę. Ja pierdolę. Dobra, słuchaj, Trevor, mam pomysł na pranka. Szefie, to ma być cały czas light? Nie, już wyłącz, już wyłącz. Żegnamy się, widzowie, trzymajcie się, widzimy się jutro. Zbieramy ludzi, nie? I mówimy, że jesteśmy tymi mega bogaczami, nie? Zasponsorujemy im wszystko, co chcą. I bierzemy ich tu, nie? Zadłużamy ich na pojebaną kwotę, a później spierdalamy. Czy uważacie, że ten pomysł jest zajebisty, czy nie? Tak, szefie! Wszystko, co szef powie, jest XDD! Trevor, a ty co myślisz? O, jaka jest twoja opinia? Szczera opinia, proszę. No moim zdaniem, kurwa... Dobrze, ale chciałbym w końcu coś z tego zarobić. Co ty, kurwa, robisz, łysy debilu? Co, chciałem pomóc. chciałem pomóc. Mam jeszcze lepszy pomysł, jak to nie wyjdzie, nie? Trevor, słuchaj tego. Mówimy, że odpicujemy furę za darmo, nie? I kurwa jedziemy autem i puszczamy ją kurwa do stacji, żeby wyeksplodowała. Słuchajcie, musimy tego znaleźć jakiegoś gagatka. Jak myślisz, kto się nabierze? Może jakieś dziecko najlepiej? Słuchajcie, to... jesteśmy generalnie z teamu produkcyjnego davidprega.com. Planujemy teraz taki film, że spotykamy losowe osoby na ulicy i odpicowujemy im za darmo furę, ponieważ tutaj nasz kolega jest mechanikiem. Czy chcielibyście wziąć udział może podczas czegoś takiego? Kurwa, może być ciężko ten. Dlaczego? A, za darmo. Rower, tak? A, bo pan ma rower. A ta fura? No wiem, no możemy jakoś to coś zrobić z tym, no. Dobra, jak to robimy, stary? Tu jest blisko w ogóle ta. Stacja, tak. No. No ale ja mogę to wysadzić, tylko kurwa... Z tym gościem w środku? Nie, no kurwa, nie chcemy zabijać ludzi, tak? Musimy zrobić tak, że pojedziemy tam, operator będzie stał, kręcił lighta, nie? My z nim zostaniemy na stacji i powiemy, że zaraz wróci z odpicowaną furą, nie? Okej. Dobra. Ja wsiądę do samochodu. Dobra. I pojadę za róg i wypierdolę mu samochód. Dobra, ale my musimy też musimy być na miejscu, nie? Żebyśmy to widzieli. No tak. Dobra. Dobrze, w takim razie zróbmy tak, pojedziemy do mechanika, w którym pracuje nasz kolega tutaj, tak? Operator kamery wtedy włączy lighta i generalnie zrobi reakcję na żywo, tak? Żeby, tylko musi pan reagować bardzo mocno, żeby dużo widzów to oglądało, tak? Będzie jak nowy, ale reakcja musi być bardzo mocna. Dobrze, w takim razie niech pan prowadzi, niech pan se wsiądzie podrzuci nas do mechanika i jedziemy. Siemaneczko, widzowie, z tej strony David Prega. Przypominam, że nowy merch już niedługo na stronie davidprega.com. Możecie takie bransoletki, jakie ja mieć. Dzisiaj, moi drodzy, jest light na żywo. Tutaj z panem, o, nie zdążył nam się przywitać. Jak się pan nazywa? Juan, jesteśmy z panem Juanem i jedziemy z jego chłamem, moi drodzy, do tego warsztatu, żeby odpicować mu za darmo furę. Jak pan się czuje z tym, że znowu powtórzę, za darmo zostanie fura odpicowana dla pana? Dalej w to nie wierzę. Zbliż na jego twarz. Panu wdzięczny za to, że to pan za darmo całkowicie chce mi zrobić. Całkowicie za darmo. Jezu. Jakby pan miał na przykład opisać to słowami, co by pan powiedział, jakby pan zareagował? Ja nie wiem, jak to jest możliwe dalej. Tacy ludzie się nie zdarzają. Dokładnie tak, a jakby miał na przykład miał pan możliwość zamówić merch ze strony davidprega.com, to zamówiłby pan? Ja muszę już to kupić, no jak już pan tutaj mi odpisuje furę, ja od razu wchodzę na... Dokładnie, tak, davidprega.com, tam możecie znaleźć super merchik, już niedługo preorder, możecie zamawiać, zapraszam wszystkich moich fanów i fanki także. Wycisz lighta. Dobra, słuchaj, teraz wymyślimy jakąś tkliwą historyjkę, że jesteś z biednej rodziny i ja cię... Wiesz, o co chodzi, nie? Pan Juan jest naprawdę z biednej rodziny, znalazłem go i kurczę, udało mi się zmienić jego życie o 360 stopni, moi drodzy, czy to prawda? Dokładnie, tak było, bo ja mieszkałem całe życie w biednej dzielnicy. Przyszedł pan David i mi wyciągnął mnie stamtąd. Podał tą pomocną dłoń. No i słuchajcie, chciałem coś powiedzieć. Mamy kolejne wieści. Twoje auto zostanie też zatankowane do pełna za darmo. Jezu. Za darmo. Za darmo. W takim razie możemy się przejść, dlatego że chcemy zrobić takie przebitki, że będziemy pana kręcić, jak pan będzie szedł w stronę słońca, więc chodźmy w tą stronę. Idziemy jeszcze tutaj na stację od razu. Tam pan odbierze auto. Zaraz zobaczysz, jaka w ogóle się zmieniło zajebiście. Ale wow! Jak uważasz? Zobacz. Jestem tak podyskutowany, jeszcze takie jazdy tutaj prezentuję. No bombowa przemiana, bym powiedział. Dobrze, podejdźmy może bliżej, zobaczymy, co jest bliska. Ale co on robi? Jezu, nie! Jezus! Jak... Kurwa. Poczekaj, jeszcze raz musimy to nagrać. Jeszcze raz, no masakra, co za debil. My tutaj w David Prega Industries szanujemy wszystko i musimy zawsze sprawdzić testy sprawnościowe tego auta. I mamy twoje autko, witaj.
O Jezu! Chyba... Jak to mówią? Do 3 razy sztuka! Dobrze, to teraz. I teraz, moi drodzy, odbiór! Co się kurwa stało? Powiedz mi! Operatorze! Operatorze! O kurwa! Jezus, ale zmiana! Proszę pana, szybka reakcja! Jak pan... To jest tragiczne. Zmiana koloru! Proszę pana, chciałbym opisać... Ale opon nie ma teraz. Chciałbym opisać panu, jak teraz wygląda pana auto. Zmieniliśmy kolor na rustykalny, taki czarny mat. Tutaj takie opony, nowe. To są takie, których nie można przebić. Podgrzane siedzenia, podgrzewane. Wręcz bym powiedział, można zgrillować jakąś dupkę. Halo, my tu lajta mamy. Proszę pana, dostał... Aha, czyli rozumiem, że dostał pan za darmo przemianę i jeszcze narzeka. Typowy los Santańczyk. Widzicie, widzowie? David Prega próbuje dawać ludziom za darmo rzeczy, a oni tylko narzekają. Co za żenada? Panie, pan jest jakiś skamer. Pan mnie oszukał, no. Nic nie oszukałem, proszę pana. Nic nie oszukałem. Zapomniałem panu wspomnieć, że ogólnie we wszystkim brał jeszcze koło fortuny. No i było takie dodatkowe utrudnienie, że po odpicowaniu fury musi ona zostać rozjebana i utrudnienie jest takie, że musi pan... Ale pan nie powiedział. Wiem, bo to był surprise! Reakcja na nową furę. No, pan narzeka. Ja mu powiedziałem, że tu jest, kurde, było koło fortuny i że utrudnienie było takie, że auto musi się, no, rozjebać, nie? A później ma taki challenge, wyzwanie, nie? Wyzwanie, że musi tym autem dojechać do mechanika i wtedy naprawdę dostaniesz już swój makeover. Ale panie, mi na mechaniku krzyknął, to za nami jest 10 tysięcy. No ale my panu to za darmo zrobimy, tak? No teraz to je trzeba całe zrobić, najlepiej chyba kupić nowe. No, nie, kupić nowego to nie, bo to za duże koszty, ja jeszcze nie zarabiam tyle z gifcików na lajcie. Pana naprawdę chyba coś pogrzało. Aha. No jakaś pozytywna reakcja na streamka? Tutaj pan niebieski. Nie będzie pozytywnej reakcji. Witam serdecznie. Tutaj kolega kazał przekazać telefon z lightem. Proszę bardzo, oddaję. A ja już swojego odpaliłem, bo tamten się zgasił, widziałem. Całe szczęście, że telefon kurwa cały, nie? Bo nie można... A co oni z nim robią? Czekaj! Ej! Gdzie ty się kurwa wybierasz? Ej! Trzeba robić streama! Co? Jak to kurwa żygał? To ja nie mogę tego nakręcić, no weź się kurwa uspokój, człowieku! A, przepraszam was widzowie za jego zachowanie, no nieprofesjonalizm, tak? Widzowie, muszę się chyba stąd ulatniać, bo tu jakiś przypał się robi. Kurde, tego się nie spodziewałem, ale chyba mieliśmy rekord! Pomóż mi, ja ci coś pokażę, jestem, mam streamka, pokażę ci trik, serio mówię! Wpuść mnie na chwilę! Nie, przysięgam, patrz jaki trik zrobię, patrz, zrobię strika. Czekaj, patrz to. Ja pierdolę, pierwszy stream na rowerze, nara! Kurwa, ale dymy widzowie! Zajebałem kurwa rower! Musimy, ej właśnie Trevor, bo nas ktoś napadł tutaj! Tutaj, normalnie mi wpierdolili mi kurwa. I mi! No ale no kurwa, no przecież, o kurwa! Ja pierdolę, rozjebali go! Ja pierdolę, żyje pan? Oby nie żył, dawaj tego lajta! Ale jazda, kolejny ziomek, który został, ale będą dymy teraz, ciekawe co się okaże. Czyżby pan chciał wymusić odszkodowanie, panie turkusowo-włosy? Panie policjancie, ja mam cały czas lajta odpalonego, 24H stream. Wszystko widziałem, ten człowiek w turkusowych włosach rzucił się pod auto, aby wymusić odszkodowanie. Ma pan może zapis z live'a tego? No nie mogę teraz zgasić. Boże, biedny człowiek, gdyby nie ja, to by przecież nikt tutaj nie przyjechał. Jest taki biedny człowiek. Nagrywasz to? Może mam wstać. Jest taki biedny człowiek, Boże, mam nadzieję, że nic mu się nie stanie. Dobrze, David Prega był na miejscu ze swoim streamem. O, dobra, nagrałeś? Dobra, chodź, spierdalamy stąd, bo już mało widzów, chodź. Ja pierdykam, ale byś teraz, hej, ale byś teraz pranka zrobił, jakbyś na przykład udawał policjanta przez 24 godziny. Dobra, jadę na warsztat, biorę wytryczek mechaniczny. No? Otwieramy radiolkę, zapierdalamy ją i zatrzymujemy ludzi. Dobra, piszą u nas w social medias, wycisz lajta, bo piszą hejty. Uwaga na skamera, chodzi po mieście wraz z dwoma innymi osobami, nadaje jakiegoś live'a na żywo, obiecuje darmową naprawę auta, a tak naprawdę całkowicie je niszczy. Załóżcie fake konta i napiszcie, nie masz racji, ty kurwo, jebać cię i twoją starą. Napisz mu, szybko. O kurwa, zapomniałem się przelogować i napisałem to z mojego konta. No chuj, powiem, że to fake, wyjebane, nie mam i tak wyrywki. Nie masz racji, mi naprawił dobrze. Jak nie masz krzywdę innych gości. Ej kurwa, ej w chuj nas hejtują. Jak ich zbanować? Daj lajka do tego posta, żeby to było wiarygodne, słyszysz? Dobrze, wrzucę jakieś losowe kurwa auta, no, niech ludzie myślą, że to nasze. Dobra. Witamy bardzo serdecznie, sonda uliczna. Pytamy ludzi, tak, co sądzą o globalnym ociepleniu. Moment, dobrze mnie widać? Tak, niestety, no. Jestem na lajcie. Tak, chcę pan kogoś pozdrowić? O, chcę pozdrowić.
Pozdrawiam wszystkich, chłopak, lajcie jestem. Dzień dobry, co tu się dzieje? Dzień mamy lajta, mamy streama tutaj, pytamy ludzi o sonda uliczna, witam. Pytamy ludzi, co sądzą o globalnym ociepleniu i jebaniu policji. Nie interesuje. Jako pierwszy pan funkcjonariusz. Powiem tak, jebać psy, kochać pieski. O, super, super, brawo, brawo, dla pana funkcjonariusza 5 gifcików prosimy na lajcie. Czy to jest kurwa Trevor? Panie policjancie! Ej, Butter, chodź, bo nas policjant woła, chodź. Witam, panie policjancie. Jedźmy. Do widzenia. Ale kurwa jajca, nagrałeś to? Ale kurwa jajca. Ja pierdolę, jesteśmy w wozie policyjnym, ale jesteśmy kurwa szaleni. Za to się należy kurwa gifcik. Ile mamy widzów? 2500 szafie. Ja pierdolę, mamy rekord, ale jajca. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Police Activity. Dzisiaj za naszym influencerem Davidem Preigą zostaliśmy tutaj wyznaczeni do patrolowania Sandy Shores i do zamykania klasycznych kurwa wśród. Oho, mamy. Oho, mamy go. Przyjechał wsparcie. Trevor, co wy odpierdalacie? To znaczy? Dostaliśmy zgłoszenie, że skradł się radiowóz, no. Sorry, mam wyzwanie. Poczekaj. Widzimy się później na komendzie, kurwa, na pączku. Kurwa mać, chyba się zczaili. Chyba się zczaili. Ja pierdolę! Kurwa, odpalam syreny. Dawaj. O kurwa! Boże kochany, mam nadzieję, że wszystko jest na lajcie nagrywane. Wiesz co, Trevor? Chyba kurwa to się zaszło za daleko. Do wszystkich jednostek! Mamy lajta! Dobra, ja wrzucę Twitter, że policyjna prowokacja! O! Ła! Boże, jestem tylko influencerem! Niszczycie swój własny radiowóz! Miażdżą mi miednicę! Ała, Trevor, zrób coś szybko! Kurwa, mać, jakieś krzaki zajeba... Pu, kurwa! Listki mi wlatują do mordy! Tak go wyjebało. Nie ma go. Cisza i spokój. Widzowie, jesteśmy dalej. Butter niestety już musiał odlecieć, ale my lecimy dalej. Tapujcie. 3200 widzów. Jak nas łapią, to mówimy, że fury byłyby pożyczone. Bez kitu. Nie mam pierdolę, źle się czuję, będę żygą zara. Trevor, to już jest kurwa koniec. To będzie najgłośniejszy stream tego roku, kurwa. Dopóki kurwa żyjemy, dopóki jedziemy, to nie jest koniec. 3500 widzów mamy. Mam plan. Zatrzymaj się, nie? I ja powiem, że jestem influencerem i że proszę o przebaczenie. Nie zadziała. Kurwa macie. Stary, wszyscy nas kręcą, wszyscy nas followują. Jesteśmy w kurwę sławni, Trevor, to co chcieliśmy zawsze. To był tylko prank, zostawcie nas, to był tylko prank. Dobra, co my robimy teraz? Nie wiem, poddajemy się, że są. Dobra. Ostatnia szansa. Dobra. O kurwa macie. Ła, kurwa, to był tylko prank. Pod ścianę. Wyłącz lajta. Telefon leży obok mnie, wyłącz go. Policyjna prowokacja. Widzowie, przyjedźcie pod ten adres i mnie uwolnijcie. Proszę pana, ale ja nie ukradłem tego samochodu, tylko zostałem porwany. Dobra, jeśli pójdę do więzienia, rozbiję sobie głowę o tą ścianę. Rozpierdalam sobie czaszkę zaraz. Proszę, potrzebuję wyjść, bo mam challenge do zrobienia. Jeśli nie, to nie dostanę giftów na lajcie, no. Nagraj mnie, zrób z nim zdjęcie, proszę, muszę mieć to w social media, błagam. Zrób mi zdjęcie, że są za kratkami, proszę. Puść mnie, proszę. Kurwa, przecież to nawet ja nie kierowałem. Policyjna prowokacja. Dobrze, mój drogi. No? Wygląda to w tym momencie dla ciebie tak. No? Ucieczka przed LSPD, kradzież pojazdu, w radiowozie również była broń, więc posiadanie sprzętu policyjnego. No i powiedz mi, na co ci to było? No jak to na co? Pobiliśmy rekord! 4 koła osób było na streamie, jak oglądało tą jazdę autem. Błagam pomocy, niech pani mi pomoże. Jestem influencerem, David Preiga, miałem streama na Live Invaderze. Pranka robiliśmy, ktoś porwał auto i zostałem porwany tym autem i robiłem streama, a oni mi chcą wpierdolić tego, że ja jakieś broni miałem przy sobie. To jest niemożliwe. Chcesz najpierw usłyszeć to, co mu grozi, czy tak, jego no, wersję? No to chodź na bok. Grozi mi kurwa unfollowy, jak tego streama nie odpalę. Dobra, co tam się skrobałeś? No właśnie problem jest w tym, że serio kurwa nic, jedynie gdzie byłem, to byłem w radiowozie i miałem streama. No dobra, skąd ten radiowóz wziąłeś? Kurwa, no gościu przyjechał przy tej restauracji i mówi wsiadajcie, no to wsiadłem. A jakiś losowy, tak? Ziomek, no tak, nie wiem nawet kto to był. To git. No i jechałem z nim, bo ja... przed nimi. Ogólnie on miał mundur, więc ja nie odróżniam, skąd ja mam wiedzieć, czy on jest prawdziwym policjantem, czy nie. No wsiadłem do policjanta, był miły, tak? No to
wsiadłem do niego i pojechaliśmy. No i później robiliśmy takie pranki, bo ja ogólnie live streamy robię. No i poszedłem tam, no i mieliśmy pranka zrobić właśnie, że ten, że o, musimy pana zatrzymać do kontroli, a tak naprawdę zamiast mandatu to dostanie lizaka. I tak zabawne to miało być. No i nagle przyjechał jakiś inny policjant, zaczął krzyczeć, co pan tu robi, ale nie do mnie, do tego co prowadził, bo ja auta nie prowadziłem. No i zaczęli nas gonić, kurwa. A gościu mi pokazał fałszywą odznakę w ogóle chyba. I ja nie wiedziałem ale nawet. Ale ty nie prowadziłeś, no? Nie, nie, no nie prowadziłem auta, no serio nie prowadziłem. No ale co, nie pojebało ich tutaj w tym momencie? Nie prowadziłem auta, bo ja nawet prawa jazdy chyba nie mam. Bo dobra, bo wiemy, że zostałeś zmuszony. No. I że ten ziomek i po prostu wypierdolisz się na niego. Nie wiedziałeś jak ma na imię? Nie, nie wiem, nie wiem, bo on mi po to prostu opiszesz, powiedział, że wsiadał. Opiszesz całej, opiszesz go, jak wyglądał. Dobrze. I tak dalej. Dobra. No i siemano, nie? Dobra. Po pierwsze, mój klient nie prowadził auta, a że wsiadł do tego auta, został zmuszony przez kierowcę. Więc no ja tu winy nie widzę. Jesteś pewna? Jak chcesz to pociągnąć sądowo, to ja nie mam z tym problemu, nie? Nie, no, i co do tego, co do tej kradzieży radiowozu, mogę zamienić to na współudział w przestępstwie, ale to niewiele zmieni. Ale no przecież ja nie prowadziłem! Przecież ja nie prowadziłem! No ale też nie krzyczałeś do niego, żeby się zatrzymał. No jak to nie? Przecież na tyle radiowozu był kurwa ten, dyktafon. I cały czas krzyczeliście, no i krzyczeliśmy. No i że to jest na lajcie, żeby nas zostawił, bo jest dowód na to, żeby nas zostawił, tak? Że jest na lajcie. Udało się! O! Mój drogi, bater, puścili mnie, to musiało być siłą! Ja nie wiem, moi fani są pojebani, no oni kochają moje no slajty. Także słuchaj, podjechaliście w trójkę, no. On się oddalił, miałeś mnóstwo pola do manewru, żeby spierdolić. Ale kto się oddalił? No ten, co przecież was porwał. Ale panie Mirku, no to jest stres, to są emocje, to jest adrenalina. Nie, 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 no to... moja droga, to nie jest stres ani emocje, bo w stresie i emocji to się ratuje własne życie. Proszę a pana, się czeka, aż proszę pana, ale do mnie podjechał... Chyba, to jest jakiś zaawansowany syndrom. Proszę pana, do mnie podjechał gość, który był przebrany za policjanta. Ja jak zwykły obywatel mam wiedzieć, że to nie jest policjant i mi pokazał odznakę. Skąd ja miałem wiedzieć, że to nie była prawdziwa? No, moja droga, ucieczka przed LSPD, współudział w przestępstwie. Łącznie 20 miesięcy 1500. To jest pana pierwszy wyrok, więc ja bym postanowiła na kaucję. A ja miałem lajta i dowodem jest to, że prowadził gościu, który był przebrany za policjanta, a ja nie byłem kierowcą. I też mam dowód na to, bo prowadziłem lajta na Live Invaderze. Telefon jest dowodem w sprawie, a wy go żeście zostawili. Zajebista robota, panowie policjanci. Live Invader, ukośnik David Preyga i... Ale co ty chcesz tam oglądać, jak teraz jest niebo do góry, jak telefon leży na ziemi? No ale mówisz, że cały czas się nagrywa, no, tak? No tak, no. No tak. Mogę sobie przewinąć. Tak, możesz. No i... Działamy. Rzeczywiście jest w mundurze. No mówiłem, cały czas mówiłem, ja jestem dobrym człowiekiem. Na lajcie wszystko jest udowodnione. To ewidentnie mój klient jest niewinny. No najwidoczniej, cholera, no. Oho. No to wypuszczamy klienta. No niestety. No, bardzo dziękuję. Na pewno w social mediach nie poruszę tego problemu. To była tylko pomyłka niewinna. Dziękuję bardzo. Dobra. Pani za uratowanie mojego honoru jako influencera. Nie ma problemu. Teraz trzeba dokończyć kwestię pieniążków. Jaką kwestię pieniążków? Z racji tego, że jestem adwokatem prywatnym. O mój Boże! No, trzeba mi zapłacić. Chyba, że pan nie ma gotówki, bo pieniążków. No nie mam właśnie, bo jest problem taki, ale wie pani co? Mogę pani za barter dać, wypromować w social media. Proszę panią, ale ja naprawdę, ja nie mam pieniędzy. Jasne, no nie ma problemu. A pana SSN? No, pewnie mam. Chyba, że jestem tutaj nielegalnie. Nie no, oczywiście to byłby żart. Proszę, zejdę może na dół. Proszę panią, bo nas przejadą! Ja muszę po lajta najpierw pójść i zaraz pani zapłacę, tylko gifty wypłacę! Kurwa, kurwa! Kurwa, muszę znaleźć jakieś miejsce, gdzie mogę się schować! Mam ten zastępczy telefon, ale to nie jest ten z moim kontem! Kurwa, ma, czemu on nie odbiera? Kurwa, odrzucił? Ej, dobra, to jest mega podejrzane, że on do mnie pisze, kurwa, daj mi GPS-a i nie odbiera telefonu. Tak jakby ktoś mu, kurwa, zajebał telefon i próbował zlinkować mnie z tym, z jego sprawą. Cześć, 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 słuchaj, wysyłam po ciebie taksówkę, bo nie mogę się spotkać w mieście. Gdzie cię taksówka znajdzie? Taksówkarz, a czemu nie możesz ten przyjechać? Nie, nie mogę, jestem poszukiwany teraz. Ja wyszedłem z więzienia. No słyszałem, mamy wiele informacji, tylko musimy się spotkać. Słuchaj, bo jeśli jesteś przetrzymywany, to powiedz, czy chciałbyś pizzę zjeść na przykład jakąś? Nie, nie chciałbym. Nie chciałbyś pizzy zjeść? Nie chciałbym zjeść pizzy, wysyłam do ciebie taksówkarza, pytanie tylko gdzie jesteś. Kurczę, powiem ci szczerze, że nawet nie wiem gdzie jestem. A podeślesz mi GPS-a? No dobra, to zaraz ci podeślę. Zrobię tak, podam GPS-a i spierdolę stamtąd. I będę obserwował z daleka. Tu mu dam i pójdę pod sklepem. O. Dobra, i spierdalam. Szybko. Aha. Tak, witam serdecznie. Zapraszam do taksówki. Witam pana serdecznie. Witaj. Jak to się stało, że wyszedłeś? No kurwa, dostałem zajebistą w ogóle... jak to się nazywa? Prawniczkę. Prawniczkę dostałem. No. Zajebistą.
i wypuścili cię za ucieczkę i kradzież radiowozu, tak? O! Tak, a wiesz dlaczego? Kurwa! A wiesz dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że kurwa, było wszystko na lajcie. Aha. No, i sprawdzili i wypuścili mnie. Sprawdzili, że co? No, że jestem niewinny. I że kto jest winny w takim razie? No nie powiedziałem! No co ty, głupi jesteś? Powiedziałem tylko, że gościu był... Pokazałeś im lajta? Nie, nie, ja im nie pokazałem, nie miałem telefonu, bo mi zostawili, ten stream nadal kurwa leci. On se cofnął i kurwa powiedział, o faktycznie, gościu był przebrany za policjanta, bo cały motyw był taki, że niby zaufałem policjantowi, rozumiesz? A oni się mnie pytali, to jak wyglądał? Ja powiedziałem, nie wiem jak się nazywał. Mogę mieć do ciebie prośbę, młody? Tak. Usuniesz wodę z dzisiaj? Usunę, tylko kurwa właśnie jest problem, stary. Musimy pojechać w miejsce, w którym telefon mój leży, bo on tam został. Mm-hmm. Pamiętasz, gdzie to było? W samochodzie został, czy... Nie, przy tym murze, przy tym murze. To było tutaj. Tak, dobra, chodź. Zobacz! Leży! Tutaj właśnie mi wypadł! Halo, widzowie! Muszę zakończyć tego streama, przepraszam was, jak widzieliście, policja nas zatrzymała i działy się naprawdę dziwne rzeczy. Słuchajcie, ja wyłączam tego streama i żegnajcie się. Dobra, wyłączyłem streama i teraz usunąć, tak? Woda, muszę usunąć. Usunąć woda. Dobra, wszystko jest git. Dobra, ustawiłem też jako prywatne. Dobra, pojedźmy jeszcze po tego, po operatora naszego, dobra? Powiem ci, że to kurwa był naprawdę mocno. O Jezu, ale się źle poczułem, chyba mdleję. Potrzebuję się napić. Ciągle tylko lajki, różyczki, skrzyneczki, kurwa, musisz odpocząć. Kurwa, ryzykować teraz. Nie. Dobra, ryzykuję. Nie! Kurwa, to się źle skończy. Dobra, zostawię cię tutaj i spierdam. Batermanu do mnie numer telefonu? Nie wiem. O! Boże! Pan jest sławny? Tak, jestem sławny, witam. Można panem zdjęcie? Jak najbardziej. O, dobra. Dobra. Dziękuję bardzo. Jak pan ma na imię? David Preiga. Słyszałem, że byłeś w kiciu, to prawda? Tak, byłem, ale za niewinność. Bater! Fanełka dla pani obserwatorki i dla pana obserwatora i dla moderatorów, pamiętaj, jest oskrzyżowy. Bater, co ty odpierdalasz? Oj, kurwa, PDW, skurwysyny. Dobra, słuchajcie, podwieźcie mnie do sklepu. I musiałem biec, kurwa, przez tyle kilometrów, żeby kupić telefon. Dawajcie do sklepu, ja muszę kupić wodę, bo ja miałem odwodnienie, powiedział mi lekarz. Jak kurwa nieczynne. Nieczynne! Nieczynne! Kurwa, otwierajcie, to jestem David Prega, potrzebuję moje... moje latte, kurwa! Dzienną dawkę latte! Dajcie szefa latte, kurwi! Dawać mi latte! Kurwa! A czy to nie ta cała Olsow i Fireys? Co, że ci? Tutaj? Jestem waszym fanem, mogę zrobić sobie zdjęcie? Tak, śmiało. Już zrobiłeś łysy? Dobra, mam. Ja pierdykam, nie wierzę, że to ona. Proszę, czy kolega może ci wylizać stopy? O mój Boże, dobra, chodźmy stąd. O Boże. Panowie, ja wam powiem tak, nie? Już za dużo dzisiaj rzeczy. Ja już jestem przebodźcowany, już się przemęczyłem. Ja tak samo, szefie. Sram ci do ryja. Ale dobra, no. Ja pierdolę, widzowie, nie? Co my kurwa robimy?